Mój osobisty związek z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim wiąże się z datami 1977-1981 i może to, co jest najciekawsze w sensie takim, co może pokazać, jaką rangę miał kul i ma kul na polu, że tak powiem, kształcenia katolickiego, także wprost kościelnego, to jest fakt samego mojego pójścia na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Mianowicie zawołał mnie kiedyś kardynał Wojtyła jako młodego księdza i mówi tak, pójdziesz na studia z katechetyki, ponieważ jeżeli kiedyś potrzeba diecezji wykładowcy katechetyki czy papieskiemu wydziałowi kogoś, kto by się zajmował prowadzeniem tego przedmiotu, to mówi, najbardziej specjalistyczne, najbardziej kompetentne przygotowanie jest na kulu i w ten sposób się na kulu znalazłem. Ja pamiętam kul z tamtych czasów, kiedy bardzo, bardzo mocno eksponowało się ten wymiar wolności uczelni jako takiej, dlatego że wtedy na kulu znajdowali miejsce pracy wybitni profesorowie różnych kierunków i różnych dyscyplin, którzy z powodu tamtego okresu komunizmu nie znaleźli pracy w uczelniach państwowych tamtego czasu. Ja pamiętam zajęcia, na które chodziliśmy z ciekawością, czy Woźniakowskiego, czy pana profesora Bartoszewskiego i tak dalej, i tak dalej. Ale również na tym kierunku moim pedagogiki byli znaczący wykładowcy, łącznie z moim promotorem pracy doktorskiej, księdzem Majewskim. Pamiętam kul, który miał 3000 studentów. Można było mocno mówić o tym, że był to, czy była to uczelnia, która była bardzo wspólnotowa w znaczeniu tym, myśmy się znali bardzo dobrze i nie tylko na Wydziale Teologicznym, ale znaliśmy także studentów na innych wydziałach, które wtedy były na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Myślę, że zawdzięczam kulowi naprawdę bardzo dużo, ile razy tam jestem, czy ile razy o kulu mówię, tyle razy nazywam go rzeczywiście moją matką, moją alma mater i cieszę się, że tam te 4 lata mogłem przeżyć. Z takim momentem, przepraszam, że zahaczam o swój osobisty pobyt na kulu, bardzo dla mnie takim z jednej strony radosnym i z drugiej strony dramatycznym w jednym dniu było to, że obronę pracy doktorskiej miałem 13 maja 1981 przed południem i to był dzień, kiedy radość z doktoratu została absolutnie skrócona wieczorną wiadomością o tym, że papież został postrzelony na placu Świętego Piotra i to będę pamiętał do śmierci jako taki. I dlatego patrząc, wspominając na moją matkę, która dała mi studia specjalistyczne i możliwość uzyskania doktoratu, chciałem najpierw wyrazić swoją wdzięczność, wyrazić także swoje życzenia, żeby kul zawsze starał się być tym, dlaczego 100 lat temu, czy do czego 100 lat temu został ustanowiony i powołany, żeby starał się być tym, kim był przez trudne lata, 45 lat komunizmu i żeby był tym stałym, pewnym punktem odniesienia dla dzisiejszych przemian, dla dzisiejszej sytuacji, zwłaszcza żeby był tym punktem odniesienia, który kieruje, ukierunkowuje naprawdę, a nie na żadne ideologie i na żadne inne wątpliwe czy drugorzędne wątki. I chciałbym także życzyć, żeby się rozwijał nie tylko liczebnie, nie tylko ilościowo, ale żeby się rozwijał w głąb, w kierunku nauki uprawianej, w kierunku przygotowywania ludzi dla Kościoła, dla Polski, dla świata, ale także, żeby się rozwijał w kierunku służby tej instytucji, która, przez którą jest prowadzony i przez którą został założony Kościołowi jako takiemu. A więc szczęść Boże na dalsze czy następne 100 lat.